i showdown ja kontra Frank, no tego się jeszcze nikt chyba nie spodziewał. Muszę uciekać. Dobrze, zwód jeden, zwód drugi. No dawaj te dzbanki. I... Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, nadszedł w końcu przez wielu oczekiwanych dzień i nowy brawler jest już dostępny. Kiedy wejdziemy w zakładkę sklep, widzimy Karla, który jest dostępny w sklepie w dodatku za 59 gemów, przeceniony z 80. Ja myślałem, że będziemy musieli otwierać megaboksy, żeby go wydropić, a Supercell daje nam go jak na tacy do testu, więc jestem mega zadowolony. Ale zanim przejdziemy do testowania nowego brawlera, chciałem wam bardzo podziękować za zostawione łapeczki w górę pod ostatnim odcinkiem. Zostawiliście ich ponad 4000 łapek. Tak jak się umawialiśmy, za każde 2000 łapek w górę otwieramy jednego megaboksa. Więc dzisiaj postaramy się wydropić Karla z megaboksa. A jeżeli nam to się nie uda, kupimy go po prostu za 59 gemów. Mam nadzieję, że taki deal wam pasuje. Przypominam, za każde 2000 łapek otwieramy jeden megabox w kolejnym odcinku. Alright, moi drodzy, dzisiaj zaczniemy od openingu skrzynek. Zostawiliście pod ostatnim odcinkiem 4000 łapek, więc otworzymy sobie dwa megaboxy. Mało tego, za 15 level mamy super ofertę, w której możemy kupić megaboxa oraz 170 gemów za 23 zł, 24 zł dokładnie. A za 24 zł byśmy kupili tylko 80 gemów, czyli jednego megaboxa, a tutaj w gratisie dostajemy jeszcze 170 gemów, czyli cała oferta ogólnie kosztuje prawie 70 zł, więc dzisiaj sobie kupimy dwie takie oferty i Farel jeszcze jedną od siebie dorzuci, bo aż szkoda jest nie kupić tego pakietu. Ale zanim kupimy te oferty, zacznijmy sobie od openingu zwykłych skrzyneczek. Troszeczkę ich sobie nazbierałem. Powerpointy. O, do Franka. Nice. Franka będziemy mogli już sobie troszeczkę podnieść. Lecimy z kolejnymi skrzyneczkami. Coin, power, power. No ta słaba. Coin, power, penny. O, ostatnio penny grałem, bardzo fajna karta. Trzeba troszeczkę ją levelowo podnieść. Dalej, coin, power, power. Możecie też dać znać w komentarzu, moi drodzy, czy kupiliście sobie tego Karla, czy udało wam się wydropić ze skrzynki. Jestem mega ciekawy. Zobaczymy, jak to pójdzie u mnie. Pam, o, pam super. Z pam jestem zadowolony. O, jeszcze na tikecik spadł, najsik. Coin, powerpoint Brock, powerpoint Rico. O, to fajna skrzyneczka. Dobra, tutaj mamy kolejnego boksa. Tego lepszego. Coin, powerpoint, powerpoint, poco. I cztery bilety. No, całkiem ten opening. Teraz tak, moi drodzy, zabieramy się za opening. Okej, pierwsza oferta kupiona, 170 gemów i megabox. No jestem mega ciekawy, co mi wypadnie. Lecimy. Daryl, Pam, Piper, Shelly, 42, 49 do Franka. 3 tokeny? No i niestety tylko 6 gemów. Nie udało nam się ustrzelić Karla. I co nam tutaj teraz wyskoczyło? Super oferta za 35 poziom. Nie wiem, czemu tak się stało, że teraz mi oferta wskoczyła za 35 level. Myślałem, że będę mógł tamtą ofertę kupić jeszcze dwukrotnie, ale chyba najwyraźniej się na tym nie znam. Ale to nie szkodzi, moi drodzy, tak jak obiecałem, megaboxy będą kupowane, więc kupujemy teraz tego megaboxika za 60 gemów. Przeceny. Let's go. Coin. Powerpoint. 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 Powerpoint, bull i 5 tiketów. I dwa razy token bonus. Nice, 200. Super. A więc tak, moi drodzy, ze skrzynek nam nic nie wypadło. Tu sobie odbierzmy jeszcze darmowe. Chciałem dorzucić jeszcze jednego megaboxa od siebie. Ale wiecie co, chyba, moi drodzy, zrobimy to w dzisiejszym odcinku troszeczkę jednak inaczej. Plany się zmieniły i zróbmy to w ten sposób, że kupimy sobie Karla za 59 gemów. A w przyszłym odcinku, jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie, umówmy się, 6000 łapek w górę, kupuję tą ofertę za stówkę i otwieramy 5 razy megabox i do tego dostaniemy 360 gemów. Mam nadzieję, że pójdziecie na ten układ, bo mi się wydaje, że naprawdę warto. Lecimy z Karlem. Moi drodzy, nowy brawler jest już u nas dostępny. Karl. Okej, sprawdźmy sobie go od razu, gdzie on jest. Gdzie ten Karl, 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 Karl? Jest, super. Jest Karl, żadnego skinu do niego jeszcze na chwilę obecną nie ma. On ma w ręku taki mały pickaxe, którym rzuca i jak u Executonera w Clash Royale powraca.
No to jestem mega ciekaw, jak on sobie będzie radził na solo. Wybierzmy sobie Karla. Mogłem troszeczkę to inaczej zrobić na początku, bo mogłem pierw w sumie go kupić, potem może by mi spadły z megaboksów punkty, ale w sumie też mógł mi wypaść z megaboksów, co nie? Więc w sumie na jedno wyszło. Let's go, zobaczmy. Po 640 bije na początku. O kurczę, atak ma dosyć długi. Tą pierwszą skrzynkę mega długo męczy. Zobaczymy, po ile będzie bił, jak wypadnie mu pierwszy punkcik, dokładnie. 704, no to już jest troszeczkę lepiej. Zasięg jest dosyć duży. Ktoś widzę też na dole już ma Karla. Ajajaj, tu trochę misnąłem sobie w skrzynkę. Dobra, kolejny Karl. To będzie chyba cały showdown karlowy. Fajnie, że przez skrzynki... Ło, ty wariacie. Przez krzaczki też on bije? Jak to? Czekaj, byku. On przez wszystko rzuca, nawet przez kamienie? Nie no, patrzcie, co tutaj się dzieje, ej. To jest mega zadyma, no nie wiem. Tu mogą mnie podhaczyć łatwo. Więc tutaj trzeba troszeczkę się zastanowić, jak to zrobić. I tu też widzę, się liczy w tej postaci aim bardziej, bo... można rzucać przez... Nie no, czekaj. A! Rzucać przez ścianę nie można, ale można za to... Za to powraca przez ściany. O, w ten sposób. No i chyba tu chłopaki mnie mają, co? Tak jest, tutaj chłopaki mnie mają. Pierwszy meczyk, no ale spokojnie. Za chwileczkę nadrobimy. Okej, lecimy z kolejnym meczem. Teraz nam się powinno udać, moi drodzy. Zagrajmy sobie jakoś taktycznie Brock. Nie wiem właśnie, czy nie zaryzykować i już go nie podjechać trochę. Dobrze. Teraz taki raszyk na Brocka. Wiedziałem, że on po prostu nie da mi rady. Teraz mamy na spokojnie skrzyneczkę kolejną. Dawaj. Jeden tylko pasek jest nad nami. Tak jak widzicie, on ma tylko jeden strzał. Jest to nie do końca fajne, no ale ta postać pewnie bardziej będzie się spisywała na duo niż na solo. Na solo jest mega ograniczona. Dobra, tutaj jest jeszcze Piper, który zostaje teraz dojechany. Pięknie. Dziękuję za uwagę. Ten ult naprawdę jest dosyć ciekawy. Tutaj mamy Rika, który się poci w krzakach. I chyba zaraz mnie dojedzie. Ulta włączył, ja się schowam. Dobra, kaktusik odbił. Dziękuję ci, kaktusie. Tu mamy kolejnego, który ma ulta. Tak, chcesz się na ulty bić? Frank, uciekaj, Farel! Uciekaj, Farel, przed Frankiem. Frank na szóstym zrobi ci tu naprawdę wielkie spustoszenie. Spustoszenie! Sorry. Dynamite. Nie, dzbanek! Ale mi rzucił dzbankiem. Dobra, 16 HP. I showdown, ja kontra Frank. No tego się jeszcze nikt chyba nie spodziewał. Nie trafił. Obijany jest. Obijany jest Frank, kurde. Zdążę uciec. Zdążę uciec przed nim. On nie ma na czym ulta nabić. Więc super, ja mam ten plus, że kiedy go spunktuję trochę, to wtedy mam tego ulta. Trzeba by było tu troszeczkę poczekać, tylko że on czeka, aż się strefa zawęzi. Tak jest, uderzyć chce mnie. O kurczę, no nie wiem, Kar kontra Frank, no tego jeszcze nie było. No i niestety nabił sobie ulta i mnie wyjaśnił. Karol na czwartym kontra Frank na chyba siódmym był. No ciężko by było wygrać tą walkę, naprawdę. Ale moim zdaniem i tak drugie miejsce nie było najgorzej. Lecimy z kolejnym meczem. Z tego co możemy zauważyć, najlepiej Karlem się punktuje kolesio w jakimś kącie, kiedy ten fajnie Axe do nas szybko wraca. Na przykład patrzcie, jak szybko tego koło kaktusa zdobędę skrzynkę. Pach, 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 pach. Wow. Super, co? Naprawdę mega fajnie. Tutaj mamy Ricarda. Rico. Tutaj mogę dostać tym, kurczę, z bankiem od niej. Co to jest za rakieta? Pamiętajcie, że jak ona uderzy tą rakietą, to te monety, które się wysypują, one mają zwiększony mega damage, więc...
Zróbmy tak, ona się wystrzelała, więc uciekamy. Będzie na pewno kanon w tej grze, który będzie mógł nas obijać z daleka, jak ona postawi na ulcie. Mamy Pipera. Piper ma mnie na, myślę, 3 strzały. 1500, no, na 3 strzały równo. Zresetujmy sobie hapsy. Ona się na mnie fokusuje, trzeba jakoś to ominąć. Mamy tylko dwie gwiazdki. Poco zabił Karla jakiegoś. Okej, okay, dobrze wiedzieć, że jest jakiś Poco. Pan pewnie kisi w tych krzakach cały czas. To nie jest takie łatwe, to nie jest takie łatwe. Tutaj nikogo nie ma w krzaczkach u mnie? Przypadkiem? Dobra, nie ma. Jest skrzynka, czy się na nią połakomię? Kurde, Poco na 7. On mnie ma na kilka strzałów, więc... Trzeba uważać tego Poco. Piper u góry. Chowamy się na razie. Niech tam się sytuacja wyjaśni. Na 8 Poco. Piper na 3 bodajże. Tego Pipera jakbyśmy jakoś wzięli w ogień krzyżowy. No ale niestety się chyba tak łatwo nie da. A Poco załatwimy go razem z Piperem. Tak jest. Poco załatwiony razem z Piperem. Muszę uciekać, muszę uciekać. Dobrze, zwód jeden. Zwód drugi. Zwód jeden. Zwód drugi. Zwód jeden. Ona już będzie miała zaraz 3. No dawaj te dzbanki. I jest! W końcu udało się, moi drodzy. W końcu pierwszy win na solo. Pokonaliśmy Poco, pokonaliśmy Pam. Gierka moim zdaniem zasługuje na łapeczkę w górę. Skoro tryb solowy mamy już za sobą, dodatkowo możemy odebrać kolejne punkty, więc sobie te punkciki bym załadował w Karla. Ale wiecie co? Jest mi naprawdę szkoda, ponieważ sobie Crowa chcę wypunktować jak najbardziej. Dobra, plus 25 do Crowa. Zostało mi tylko 99 pocharków i będziemy mieli Dynamajka. Opening kolejnych skrzynek. Crow, super. Frank El Primo, super. Pyk. Coin. Power. Do Colta. Okej, okay, moi drodzy, sprawdźmy sobie, jak ta postać poradzi sobie na duo. Okej, okay, let's go. I co my tutaj mamy? Nic nie mamy, super. Na dzień dobry nie mamy nic. Jest kolejna skrzyneczka. Tara z Brokiem. I nas się wepchał w ten ogień na grubo. Tara dostała raz. No, jakaś Tara też to nie była ogarnięta za mocno. Brok przyjął. Ładnie, misnął tą rakietą. Z dwóch stron mam ogień krzyżowy od Broków. Jakoś go tu zaskoczyć, ale on ma chyba ulta ten u góry. Gdzie jest mój Daryl? Przepraszam państwa, gdzie jest mój Daryl? Aha, jeszcze Tara. Na immunitecie. Uciekaj, Farel, uciekaj, Farel, nie pokazuj się, siedź w tym krzaku. Siedź w tym krzaku, tak jest, nie, ult, ult, ult. Dobrze, 18 HP, szybko. Do kolejnego kaktusa. Wow. HP restored, jest, dobra. 6400k. Piper uciekł. A, ty cwaniaro. Trójkąt, trójkąt go, dobrze, dobrze. I podjazd, cyk, cyk, cyk. I bomba w oko. Nie no, kolejny, ten on ma immunitet, on ma. Pomóż mi Daryl, pomóż mi Daryl, on ma ulta. Mój Daryl jest naprawdę słaby na ten meczyk. No ale trudno jest, wcześniej rano nie miałem z kim w sumie zagrać w tą gierkę ze znajomych. Pewnie by nam to lepiej troszeczkę poszło. Ale jeżeli chcecie, żebym nagrał jakieś fajne duo z Karlem, dajcie znać. Wow, wow, patrzcie co się dzieje. Dajcie znać w komentarzu, do jakiej karty Karl najbardziej pasuje. A ja wezmę jakiegoś kumpla i nagramy jakieś fajne duo na odcineczek. Dobra. On ma ulta tutaj. Ja bym do niego nie... Znaczy... On poczekał na kumpla. Mortisa jeszcze ma. Tu ładnie nas okłada Piper. Czy ten Piper użyje ulta? Piper nie użył ulta. Ten mi wszedł mój strzał. Jeszcze raz, dawaj Daryl! Dawaj Daryl!
Uciekaj, Farel! Bom, bom, bom! Jest! Jest! Pięknie! Ale porobił! Ej, Karl jest naprawdę niesamowity. Jest spoko. Tylko, że no po prostu trzeba jeszcze troszeczkę się nauczyć nim grać. No i co mogę powiedzieć? No być cierpliwym i zadać ten ostateczny cios. Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy. No i przypominam o umowie z Farelem, 6000 łapek pod tym odcinkiem i kupujemy ofertę za 100 zł. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!